Słuchajcie, w końcu mamy nową piosenkę w Brawl Stars. Witam was serdecznie, z tej strony wakacyjny Lotlot, syf na mordzie, skacowany mociek, ale jest Brawl Stars i jest nowa postać, o której mi pisaliście w komentarzach. Czy ja znowu mam wydawać pieniądze na Brawl Stars? Naprawdę? Nie! Chciałbym, żeby głównym bohaterem odcinka był główny, legendarny zadymiarz Draco. Także spróbujmy ciebie! Piosenkarz jesteś! A więc tak, przetestujmy cię! O, ty walisz na blisko! Ja myślałem, że ty na daleko z tej gitary. Aj! Okej, czyli masz zasięg strzelania taki. Aj! Ale mocno strzela. A super moc? Ty, nie mogę nią celować. Jestem na dragonie i śpiewam! Amber! Amber! Amber mnie jakby! Ale to jest OP postać! Tylko że na blisko niestety nie potrafię. Czekaj, jak klikam samo, to mi nie nacelowuje na niego. O nie, muszę celować, dobra, czyli to jest pewnie taki minus w tej postaci, że ja muszę celować nią za każdym razem. Nie mogę robić autoataków. A bo... Czy wy widzieliście, co ja zrobiłem? Próbowałem ty swojego zabić. Jeszcze mówisz, że automatyczne ataki nie działają. Dobra, mamy tutaj tego ziomeczka. Działają jednak autoataki. I teraz zamieniamy się i lecimy, jokę, to jest super. I ja myślę, że jak się ogarnie tą postać, to można nią naprawdę fajnie pograć. Odporny jest. Uciekaj, Maciek, bo cię zabiją. Dobra, chyba będzie. Będzie. Wygraliśmy. Troszkę się męczyłem, nie powiem, ale myślę, że trzeba się po prostu nauczyć grać tą postacią. I ona może mieć potencjał. Także los tak chciał. Mój portfel nie chciał, żebyśmy kupili Draco. 119, Boże kochany, czy ty jesteś normalny, że wydajesz na głupotę, Maciuś? No i mamy Draco, 5 na 11, już prawie połowa. Za darmo? Dzień drugi mogę odblokowywać i mam za darmo Draco. Ale ten mi się tak średnio podoba. Ulepszamy od razu, nie ma się co zastanawiać. Zobaczcie, z całego hajsu się wydupiłem, no cóż. Nowe wydarzenia, co mamy za dymkę 5v5? A spróbujmy tą zadymeczkę. No ale dostałem w łeb już na samym początku. Nie martw się, Draco, nauczymy się tobą grać. Time! Let's go! Nie mogę w ogóle drać mordy, bo jestem w mieszkaniu i są sąsiedzi tutaj i ja jestem przyzwyczajony do darciaria. Pyk, masz brameczkę! Świetnie! Dobra, idziemy tutaj na nich. Pyk. Zawsze zapominam, że jak klikam tutaj power upsa, to on dopiero się zamienia. Potem jak celuję, to mogę zadawać ciosy. Także trzeba tutaj chwilkę poczekać. Dremi tego ryja, ziomek! O, Balamir, szybkie 2-0, dziękujemy państwu. Dziękujemy. Sprawdźmy teraz cię na nokaucie. No, zobaczymy, jak sobie poradzić, byczku. Ale postać fajna. Jest to takie zwieńczenie tego całego sezonu z dinożarłami. A to jest tak, że co sezon nowa legendarna postać jest, czy jak to działa? Bo ja, wiecie, od niedawna gram w Brawl Stars i nie przykuwałem do tego większej uwagi. O, jestem w ogóle ciekawy, jaka postać była pierwszą legendarną w ogóle. Czy to Spike? Bo jest tam pierwszy na liście. Ciekawe. Pyk, pyk. Dobra, i teraz supermoc i lecisz. Ojejciu, jak ja to uwielbiam. Ale nie wiem, czy bardziej mi się podoba ta postać od Amber. Fajne jest to, że ma zróżnicowanie, czyli że może atakować na dwa sposoby po prostu. Ej, on ma głos jak ziemianian. Primo! Primo! Zobaczmy, jaki będzie tutaj super trio z nową postacią. Ale powiem tak, na tych najmniejszych levelach prawdopodobnie nie będziemy używać pozostałych postaci, bo nie padniemy. Chociaż nigdy nie mów nigdy, bo czasem potrafię zadupić takim fejlem, że wszystko jest możliwe. O, nie trafił, dobra, super unik, Maciuś. I teraz. No właśnie. Co ja powiedziałem na początku? Ja chyba tu nie gram z botami, wiecie? Dobra, uciekam i patrz, że niby się go boję, ale robię tak. I on musi podbiec i ja teraz go atakuję. Boże. Jaki on by jest dobry, ej, naprawdę wam powiem. Mamy super moc, schowajmy się tutaj, może nas nie zauważy i rzucimy się na niego po prostu, jak będzie bliżej. On ma kruka, więc będzie chciał nas na dystans zatrzymać. O, skanuje, skanuje. O nie, dobra, ja będę musiał wyjść za chwilę stąd i będę leciał pół godziny. Dobra, no nie wyszło. Aj, dobra, jednak chyba widział. Skaczemy tu. Nie, no jest lepszy, jest dużo lepszy ten ziomeczek, wiecie? Jest, wygrałem! Żaden lepszy, co ja ty powiedziałeś? Co ja ty powiedziałeś, dobrze, dobrze. Ciężkawica, nie spodziewałem się, że będzie taki mocny przeciwniczek. Czemu ja nie mogę być szybszy odrobinkę? Ała, zostawała!
kici, skróci pieczareczko. Oj, dobra, idziemy. Co tu się wydarzyło? No nie, dobra, przemyślał mnie chyba. Jest idealnie, ludzie. Ale dobra walka była. I gdzie byłeś? Penterson? Polska góra. Moim zdaniem Primas na samym końcu to był idealny wybór. On nigdy nie zawodzi. Sprawdźmy, czy Draco na zbiorach klejnotów trzeba cię wyćwiczyć, bo początek pojedynku był masakryczny. No chciałbym nauczyć się grać, jak już kupiłem tą postać, a to wypadałoby. Czy ty jesteś normalny, że wydajesz na głupotę, Maciuś? I właśnie napisaliście mi w komentarzach, że Meg ma 2 życia, bo ja ostatnio się tak zaskoczyłem. Ej, dobra, oni są... Już wiecie co, nie gramy chyba tutaj z botami, mi się zdaje. Dobra, atakujemy go na bliziutko. Super. Mamy super moc i teraz możemy nadupiać. No, ona jest świetna, ta super moc, Boże. I zobaczcie, już prawie mamy naładowane do końca. Jest potęga. To i cyk. I nadupiamy. I jeszcze tego dodupiamy. Super. O nie, wszedłem w ogień. Jestem. Dzień dobry. Dawajcie, Meg, lecimy. Pyk. O kurde, właśnie zapomniałem, że ona ma drugie życie. Uciekam. Gramy teraz defensywnie. Nie atakuj ich, bo nam klejnoty zabiorą. No i easy win, ludziska. Jeszcze dobijemy tutaj super mocą. Nice. No, Draco, powoli się rozwijasz. Jeszcze napadu nie graliśmy tobą, Draco. Oj, dostaliśmy na łeb, ale spokojnie tutaj. Nie tak spokojnie, uciekaj. I let's go! Aj! Uwielbiam tą moc, bo wtedy czuję, że dużo hitów, które zadaję, dochodzi po prostu. A nie tak jak strzelam tymi pojedynczymi strzałami przy niektórych postaciach, że nie trafia mi w ogóle. To jest taki zero satisfaction. A tutaj mam taką satisfaction, że to jest szok. Patrzcie, biorę i nadupiam. I nadupiam, nadupiam i cały czas wchodzi. I mam te wibracje, że mi wchodzi. Uciekaj! Aj. No to już więcej się nie dało zrobić, ale wygraliśmy. Nice! Pięknie śpiewasz, ziomeczku, na koncert może się twój wybierzemy. Franki tam z tyłu też się świetnie bawi. Zagrałbym jednego rankingowego, bo ostatnio troszkę mniej graliśmy, także wróćmy do pięknych czasów. O, coś nowego, zbiorę klejnotów. Dobra, tutaj wziąłbym Dynamajka. Przypomniało mi się, jak dobrze mi się kiedyś nim grało i mówię, dobra, lecimy. Mamy Spike'a i Colta, czyli nikogo na krótko, ale myślę, że damy radę. Dobra, i patrz, i na dupie. Oj, dobra, zraszowani, to tylko oni, mamy to, super. Ajajaj. I bombę straciłem. Oj, skampił się, wypier. Kwacz. El Primo nas wszystkich rozwalił. Nie ma się co dziwić, nazwa weryfikuje, tak? Dawaj mi tu się tu, kurde. Nie wiem, coś mi nie idzie, wiecie? Chyba przeszedłem na duży przeskok poziomu. Ale patrzcie, mamy to, mamy. Idę, cofam się, nie. No, zbieraj szybko, kit. Dobrze, drużyna. Dobra, i nadupiamy. Super, ale klejnotów nam dał. Zbieramy i spierkwaczamy. Dobra, chodź, cofnij, kit. No nie, znowu nas raszuje ten skurczy pies. Ależ tutaj to zrobili, brawo panowie i panie. Sprawdźmy gorącą strefę i zagramy sobie Amberką, naszą ukochaną Curusią. Curusia, Amberusia, mniś. Co ty gadasz, Macik? O nie, 2 strefy są. Ja dam radę sama. To my. Na drugiej strefie. I patrz, bierzesz go. Czy ja powiedziałem, że dam radę sama? Oczywiście, że dam radę. Trzeba się zrespić troszeczkę, na razie idzie git i rasują nas. Kurde, idzie brok. Nie żyje, super. Z drugiej strony Edgarek też sobie fajnie radzi. Jak przytrzymamy ten poziom, to będzie tylko lepiej. Jak szybko ten brok pada, ty co, on ma 2 HP? Brok już nawet nie podchodzi, już zrezygnował, ziomeczek. Idziemy go zraszować. Co ty myślisz, że ja nie mogę sobie tego wziąć i cię tam zniszczyć? Boże, uwielbiam tą moc. Naprawdę, te kule latające są przepotężne. Biorę cię tutaj. W sumie to była dobra taktyk. Skończyłem w powietrzu. 2 gierki na plus. Zobaczcie, gwiazda gry 4-0. Witamy ponownie, Draco. Czas na ulepszenie, żebyś był jeszcze mocniejszy i jeszcze, kurczę. No dobra, ostatni raz, obiecuję. No już nawet więcej nie mógłbym. Starcie solo kandydaci dnia. Powiem tak, nie jest to najlepsza postać, jaką grałem, ale jest bardzo ciekawa i myślę, że nie żałuję, że ją mam. Tym bardziej, że zbieramy wszystkich legendarnych, tak? Chociaż w ostatnim czasie bardzo dużo tych legendarnych weszło i musimy to jakoś rozłożyć w czasie, żeby my pod mostem, kurczę, nie wylądował przez wydawanie kasy na piksele. Dobra. Co ty głupia jesteś, że mnie tak zraszowałaś? Dobra, mamy super moc, to teraz będzie G. Wejdźmy sobie na razie. I teraz. Patrz, jeny, jaka rozpierducha, o Boż. Ja ładnie uciekł, no. Ale ma mało HP, ja bym go...
Zacięło mi się, no nie w takim momencie i uciekł nam. Spokojnie, jeszcze go dojadę. Co ty myślisz, że ja mam super mocy? No! Ole, dostałem w łeb ze szczały Amora. Już się zakochałem w tobie, Angelo. Dobra, nie będziemy go raszować, bez sensu. Będzie tu... A ty skąd mnie widziałeś? Tutaj jest Angelo! Boże, dobra, czuję się osaczony z każdej strony. Jesteśmy tutaj, on nas chyba nie widzi. Idźmy na razie na zewnątrz. A ty kurcze pieczone! Ale patrzcie, zrobimy tak. I się wywalił z tego i teraz tak. Oj, dobra, nie tak to miało wyglądać. Ale możemy ciebie wziąć i teraz bierzemy supermoc i dojeżdżamy ich. Kurde, dobra, no zdupczyłem trochę. Chociaż czekaj, mamy to! Pięknie, Draco! I takim oto akcentem, moi drodzy, Draco, witamy cię w naszym składzie. Zostawcie łapeczkę w górę, dajcie znać, co myślicie o Drakusie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Bless!